Plac Franciszka Józefa to bardzo reprezentacyjne miejsce. Za przejeżdżającym tramwajem widzimy zbudowany na początku XX wieku okazały gmach, gdzie znajduje się najelegantsza w mieście kawiarnia i restauracja – Café Hindenburg. Dosłownie kilkanaście dni temu na Górnym Śląsku odbył się plebiscyt dotyczący ustalenia granic pomiędzy Polską a Niemcami. W tłumie wyróżnia się patrol żołnierzy francuskich z międzysojuszniczej komisji rządzącej i plebiscytowej. Ale do Francuzów bytomianie zdążyli się już przyzwyczaić i nikt na ich szczególnej uwagi nie zwraca. Na placu ulokowane są najwytworniejsze miejskie kamienice z zakładami rzemieślniczymi, lokalami i sklepami w przyziemiach. Znajduje się tutaj także gmach sądu.